Siemanko, z tej strony Simi. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20. W momencie nagrywania mamy 26 grudnia, godzina 23:45. To jest prawdopodobnie ostatni odcinek, który dziś nagrywam. Na pewno ostatni, ponieważ zostało mi tego dnia 15 minut. Także generalnie to jest ostatni odcinek. Kurczę, strasznie duży poprzeczniak zostawia tu ten pracownik. Nie wiem, czy sobie nie zostawia tego wszystkiego. Aczkolwiek buraków też się przyda. No ale dobra. No i generalnie nie pokazywałem wam, jak wyglądają tutaj ostatnio finanse. Mówiłem o tym, a nie pokazywałem. Przychód ze zbiorów 426 tysięcy. Tu jakieś tam sprzedane maszyny, sprzedane zwierzęta. Sprzedane mleko. Wełna. No i tu koszty różne, kurczę blade. Tak to jest. Przychód ze zbiorów całkiem ładny. I te maszyny kupione. No a tutaj też ładnie 67,5 godziny ponad czasu gry. Ponad 552 km przejechane. No i dobra, koniec jeszcze chwilkę. Aczkolwiek on tu też nie jedzie pełną szerokością, kurczę bane. Masakra. Oszukuje. Oszukuje. Jak ten fent właśnie w tym momencie zawróci i go chce zatrzymać. Bo tu jeszcze dalej nie urosło, nie będę go puszczał z drugiej strony, tylko po prostu puszczę go. Strasznie dużo pieniędzy teraz używa. Ten siewnik głównie we mnie. Na polu numer 4. Dobra. Ten na razie sobie poczeka. No siewnik by się teraz zatrzymał, to mniej. Dobra, pole numer 4, potem piątka, no i później go puścimy na tym dużym, nie? Tu jeszcze chwilkę, ale powinno mu się zmieścić. Tu jeszcze chwilkę. Z tej strony sobie ogarnia. Będą się tylko takie paski małe pozbierać. To drugi przejazd, tak naprawdę. Bo on teraz tak dziwnie. Chyba, że teraz się ogarnie. Nie, no teraz ładnie. To nie wiem, tam potem przy tym drzewie, przy szopie może być problem. Dobra, generalnie już się robi jasno, więc te konie też są już gotowe. Oprócz tych dwóch ostatnich, ale to trzeba je wyczyścić wszystkie i można sprzedawać. Dobra, ładnie. Ładnie, ładnie. Elegancko. Tu po 100%. No i te dwa ostatnie po 99. Ale to dosłownie 56 dolarów. Taniej także. No tu 91. Chyba tak? Chyba tak. Także spoko. Ten niech zbiera. Będziemy go raz na jakiś czas odbierać. Ten niech sobie czeka, ten raz też niech sobie czeka, ten tu ładnie pracuje, ten niech czeka, ten pracuje, ten niech czeka. Stąd. Dokładnie, muszę sobie cofnąć. Koniak śpią. Wstawać do rzeźni. Przenieś, potwierdź. Jak ten jest dostępny? Kurczę badę. Ten tempomat mi się tu ustawił i pewnie znowu. Znowu buraki pełne, nie? Prawdopodobnie, ale i tak nie będę jechał obok niego, bo nie mam czasu na to. Dobra, dwa i jedziemy. Dwa siwe. A teraz sobie ze środka pojedziemy. Czemu by nie? Czemu by nie? Nawet może na trzy. Chociaż nie chcę kurczę ryzykować, ale na dwa. Bo jak nie będzie mnie słychać. Ups, ups, ups. Wąsko, wąsko. Do domu. Boimy się. Nie będzie słychać, to wolę nie ryzykować. Tak, nie ślepia tu. Cyk. To była dobra miniaturka. Tylko weź tu wyceluj, nie? I zrób taką. Muszę to zrobić następnym razem. Będzie widniej troszeczkę. Moment, już się nie robią wino przypadkiem. Robi się powoli. Okej.
Dobra, czyli podjadę tu i podjedziemy pod braki, pod odbiór. Widziałem niecałe 600, niecałe 500 chyba tysięcy, tak? A, cyk, cyk. I teraz tutaj przenieś, przenieś, potwierdź. Dobra, w tą stronę będzie bliżej. W zupełności. No, 100 tysięcy przychodu, 10 tysięcy. Nowe zwierzęta. Niestety po tamtej stronie muszą. No i zostawiam mi tu kurczę taki poprzedniak, masakra. Ok, w tą stronę 1 i 214 tysięcy równo na koncie. I lecimy. W takim razie szybciutko. Ciekawe, czy jeszcze po tym odcinku zdążę ujeździć konie. Myślę, że tak. W sumie nie powinno się przedłużyć, więc powinienem się wyrobić. Także spoko, bez problemu. Potem tu już na dwójce też będzie można normalnie pracownika zatrudnić z silnikiem na tą soję. Sporo mi się zeszło, żeby do tego zbioru braków się przygotowywałem. Sporo, sporo czasu mi to zabrało. Cyk, się nie wyrobiłem. Cyk, cyk, masakra. Masakra, tak to jest, dobra. Spuszczamy tempomat, bo potrafi ten pracownik wyjechać. Znaczy, pracownik potwierdzić tempomat. Teraz jakby to dobrze to zdjęcie zrobić. Się przymierzam. Myślę, że nie wiem, czy albo ze sprzedaży koni, albo z tych buraków, z jakiegoś odbierania. W sumie muszę odjechać. Zaraz go tu będę blokował. No, dosłownie kurczę, 1/4 pola zostawia mi tutaj z brzegu. No cóż. Będę musiał to wszystko poprawić. Albo skultywować, jeśli mi nie zależy szczególnie na tym. Raczej tu nie zdążę przed nim. Także poczekamy. Kolejka potrzebuje nabrać prędkości. Przed tym już się powinienem wyrobić. Jak tą kamerę tu ustawić? I gdzie tu w ogóle skoczyć najlepiej? Myślę, że gdzieś tu. A nie, za nisko trochę. Gdzieś tu dalej muszę. To jest chyba większa górka. No to mam jeszcze dwa podejścia. A teraz w ogóle się komunikaty wyświetliły. Dobra, tu już kurczę raz wpadłem. Więc nie powinienem nauczyłem doświadczeniem jeździć z taką prędkością. Cyk, cyk. I teraz kolejne dwa. Ten już mam, ten już mam. To może ten. Dobra. Czysto 3000. Także spoko, wracamy sobie. Jeszcze dwa takie kursy mnie czekają. No i będzie mi całe 500 tysięcy, jak dobrze liczę. Dobrze, szacowałem. O, wyrobiłem się, ma masakra na styk. Za chwilę też trzeba pod buraki podjechać. No i taka jedna czapa może będzie z tego wszystkiego. Oby. Oby. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Potwierdź. I teraz tu odbiór. Odbiór. No.
Około pół już zebrał, ja tu mam pół przyczepy, pół naczepy. Także spoko, no ale następny raz już się nie będę męczył z tym. Z tym małym. Tutaj. Sprzętem. Tylko sobie normalnie wezmę ten duży. Już na własność, bo akurat zbieranie ziemniaków. Zbieranie buraków jest spoko. Ciekawe mnie właśnie, że już mówiłem ostatnio o zbieraniu ziemniaków. Jak to jest z tą przystawką. Czy tu nie ma czegoś takiego jak kończyny, czy jak? To już tłumaczyłem z 2 albo 3 odcinki temu chyba. Także spoko. Nie, no powiem szczerze, że dobrze zaplanowałem to wszystko w miarę. Powinienem ogarnąć. To wszystko dobra, jak to jest z tą... tej górką. A, nie wyszło. Ja to mi akurat nie wyszło. Jak ja tam wcześniej tak wleciałem fajnie. To mi akurat nie wyszło niestety. Cyk. Dwa kale niech będą. Mocnik G zakończył pracę. Tym sobie odjedziemy. Ale to ja może usunę. Lepiej. No jest około pół naczepy. Czyli za 25 tysięcy. Ten zakończył pracę. Spoko. A siewnik? Tutaj też? Czy nie? Siewnik jeszcze kręci. Ale też już ostatni przyjazd mu został, także... także spoko. Chyba ostatni powinien ogarnąć, nie? A nie, on się składa już. Skończył. No dobra, w takim razie niech sobie czeka tutaj. Za chwilę też powinno urosnąć, także kombajn już gotowy. Jeszcze trzeba go opróżnić w międzyczasie. Ale powiem szczerze, że nieźle. Nieco mam szybkość produkcji teraz tej soi. 80%, co znowu buraki? Chyba tak. Tu już zostało kawałeczek też. Także spoko. No to ten siewnik też przestawię. No to też zostawił. Jeszcze większy pasek niż tamten poprzedni. No ale cóż. Przyczepimy teraz tam. Dobra. Ok, tu już ogarnięte, tu jeszcze chwilkę, pod tego można podjechać. No i ogarniamy te konie, bo kurczę, zostało 15 minut, znaczy jest już 15 minut odcinka, także niedługo chciałbym kończyć. Pora jest około połowy dopiero. Pewnie resztę sobie skończę poza odcinkiem. Dobra. Już ładnie leci. Kurczę, no. Jeśli mi się nie uda z tym, no to zrobię sobie miniaturkę przy wyładowywaniu buraków. Bo kurczę, ciężko. Samo sprzedawanie koni nie jest już chyba zbytnio atrakcyjne, bo to nawet w 19 i 20 odcinku chyba było nawet to samo po kolei, nie? Ten już tu się wyładował. Z małym zbiornik to jest zawsze bolączka. To się z pracownikiem właśnie dobrze robiło, jadąc obok. Ewentualnie właśnie z follow me modem. Na przykład... Oj, biedny konie. Przeżył, ojej, znaczy ufeczkę. Przeżył tam ktoś, panowie? A, nieżywe tak jak były to i są.
A, ładnie się teraz zmieściłem w miarę. Dobra, przenieś, 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 przenieś. Dwa ostatnie. Także chwila prawdy, czy mi się uda. Czekolwiek jeszcze sobie odjadę tym. No i dobra. Ponad naczepę może będzie z tego wszystkiego. I tyle. Nie patrzę w ogóle na cenę soi teraz na przykład. A też ze dwie naczepy bym miał. Te duże do sprzedania. Oj, ten skręci tu, ale i tak nie wyrobiłem się. No cóż. No cóż, no cóż, no cóż. Cena soi 1400-1500. Także niezbyt. Dobra. Czy uda mi się teraz ładnie to zrobić, żeby... Nie, to jednak wychodzi niespodziewanie. Tylko rzecz teraz wydrzewowane. O, to mi się uda. Tylko teraz kamerę dobrze. Nie. Jeszcze jedno podejście. Jeszcze jedno podejście. Koło tego słupa muszę celować. To w miarę ładnie wyszło. No, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie ziom. Chyba tak średnio raczej. Także za chwilę jeszcze. Ojej. Powolutku, powolutku. Za chwilę jeszcze. Za chwilę jeszcze. Przy wysypywaniu. Ten jest też fajny. Te konie, które wziąłem, są właśnie najładniejsze według mnie. No, niecałe 500 tysięcy mam na koncie. Te cztery rodzaje koni, które wziąłem, to są właśnie według mnie najładniejsze. Inne to są jakieś takie średnie. No cóż, jak tam na 13 gotowość. No jeszcze ostatnia faza wzrostu. Także jeszcze chwilkę, aczkolwiek już niedługo. Także spoko. Ten już na pewno zbiornik też. W sumie podjedziemy. Wyładuję te konie i w sumie jeszcze zrobimy sobie. Ach, fajnie obok. Wszystko obok siebie. No i sobie jeszcze zrobimy screena z wyładowywania buraków. No i się wybierze albo to, albo to. Wy już wiecie, jeszcze nie. No i będziemy kończyć odcinek, bo już jest kurczę 18. Minut? 18, także akurat się powinien wyrobić. Między 20 a 25. No i fajnie, w miarę mi się udało te ostatnie kilka odcinków właśnie nagrać, bo to wszystko podczas jednego wieczoru. Także w miarę. Siłka prosiła o krótsze odcinki, bo się źle ogląda, takie długie, a na przyspieszenie nie rozumie, także proszę bardzo, Siłka, pozdrawiam serdecznie. Wszystko dla ładnych dziewczyn. Cyk, cyk. Potwierdź. No i dobra, tu już wyładowuję to. Odczepiam. Tym się tam później skoczy. Tym tu. Ten tu jeszcze chwilkę. Ten tu jeszcze chwilkę. Ten tu. Już nie można zatrudnić. Ten tu jeszcze chwileczkę. Tym odbierzemy, zrobimy screena i kończymy. Około 19 minut. Fajnie, wyszło w miarę wszystko ładnie. Cofnie? Nie, nie cofnie. No to już niestety też będę ją do poprawy. Oj, 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 oj. Zdążę, nie zdążę. Było nieplanowane przyłączenie pojazdu. Wstawię sobie kamerę. Sobie. Nie sobie. Trochę tak.
Proszę bardzo. W miarę wyszło, coś się z tego wybierze. Także dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcineczka. Jeśli się podobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. I do obejrzenia następnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie. I zostawienie subika z dzwoneczkiem jeszcze. Koniecznie. To za wszystko mówię na początku, nie na końcu. Na końcu pewnie rzadko kto to będzie słyszał. No ale cóż. Także dzięki serdeczne, do następnego. Trzymajcie się, papa. Około 21 minut. Wzorowo.